Północno-zachodnia Mongolia przywitała podróżników bardzo srogimi warunkami pogodowymi. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin temperatura spadła z plus 15 stopni do minus 5. Aby nocą osiągnąć minus 12 przy porywistym wietrze, uniemożliwiając wyjście z pojazdów. Ślady w stepie zasypał śnieg, a z krajobrazu prawie zupełnie zginęły ludzkie siedziby. Aż strach pomyśleć, jakie temperatury panują tu zimą, skoro pod koniec lata można natknąć się na burze śnieżne. Pogoda poprawiła się dopiero kolejnego dnia, gdy ekspedycja raźnie przemierzała płaskowyż, aby dotrzeć do mierzącego prawie 100 km długości tajemniczego jeziora Hjargas. Step z czasem zamienił się w półpustynię. Jurty zniknęły zupełnie. Jedynym miejscem, do którego zamierzali dotrzeć podróżnicy, był opisany w jednym z przewodników przedziwny turystyczny kamp Ketsu Khad. Niestety na jednej z piaszczystych wydm, tuż przed samym kampem, całkowitej destrukcji uległ tylny most w Land Roverze. Podjazd pod wydmę kończy się wybuchem mostu tylnego. To nie jest to najlepsze świadectwo o materiale. Blokada blokuje. Jak w cesarstwie rzymskim. Ja robię pan z tyłu. To prawdziwy dramat, gdyż od najbliższego miasta dzieliło uczestników 200 km wydm. Jednak nawet tam nie dałoby się dokupić żadnych części zamiennych. Należało więc samodzielnie wymontować uszkodzone części, aby nie dopuścić do dalszych zniszczeń. Zaraz po przyjeździe zjechali Toyotą na sam brzeg jeziora. I tu niespodzianka. Auto zakopało się po osie w przypominających monety kamykach. Wieczorem Paweł próbował nawiązać kontakt z opiekunką kampu, która mieszka w jurcie kilka kilometrów stąd. Polska, Poland, Polonia, Polska, Polski. Za niewielką opłatą można wynająć tu jurtę na nocleg, a przemili tubylcy zadbają o opał do piecyka na noc. Aby się tu dostać, trzeba przejechać kilkadziesiąt kilometrów przez pustynię i około 200 od najbliższej miejscowości. To chyba dlatego nie ma tu żywego ducha, a okna budynków zabite są deskami. Pod skałą, do której przyklejone były gniazda kormoranów, Paweł próbował łowić ryby. Jednak złowiona przez niego ryba była tak duża i tak dziwnej budowy ciała, że nie odważył się przynieść jej do obozu. Kolejne dni przybliżały ekspedycję do granicy Mongolii z Rosją. Czasem tuman kurzu zostawiany za pojazdem sięgał 20 km. Pomimo, że jeden z pojazdów jechał napędzany tylko na przednią oś, udało się pokonać góry Altaj. Mijane po drodze górskie jeziora z krystalicznie czystą wodą oraz pasma gór, po których nie chodził nigdy turysta, uświadamiały uczestnikom prawdziwe znaczenie słów dzika przyroda.
Czy to ta już gotowa do dalszej drogi? No, to taka codzienna rutyna. Zabiera coraz mniej czasu. Wszystko już idzie automatycznie. No i rzeczy coraz mniej chyba. No, rzeczy coraz mniej, zdecydowanie. Szybko, jedzenie. I co, czy to już nasz ostatni dzień w Mongolii? No chyba tak, ale mamy nowego pasażera. Wyłączył. Ostatnie tankowanie w małym górskim miasteczku też jakby trochę przeniosło ekspedycję w przeszłość. Jednak nikt spośród uczestników nie miał żadnych wątpliwości, że wróci do Mongolii przy pierwszej nadarzającej się okazji. Choć kraj ten oddalony jest 7000 km od granic Polski, warto tu zawitać. Trzeba jednak brać pod uwagę, że 2 tygodnie to zbyt mało, żeby nacieszyć się ogromnymi przestrzeniami, niewiarygodnie cudownymi krajobrazami i, co chyba najważniejsze, zupełnie nie dzisiejszą gościnnością mieszkańców tego bajkowego kraju.